Dzień dobry Państwu! Nazywam się Mirosława Gałęcka, jestem lekarzem, pracuję w Instytucie Mikroekologii w Poznaniu. W dniu dzisiejszym chciałabym powiedzieć Państwu troszeczkę o biegunkach. Wbrew pozorom, biegunki to wcale nierzadki temat. Dotyczą one i dzieci, i dorosłych. Jeżeli mamy do czynienia z biegunką ostrą, która trwa do 10 dni i przebiega bardzo delikatnie, możemy sobie poradzić w domu. Stosując nawadnianie i delikatne środki przeciwbiegunkowe, na przykład zioła. Jednakże, jeżeli biegunka ostra przebiega z gorączką i z silnym bólem brzucha, natychmiast musimy się zgłosić do lekarza, ponieważ przyczyną tej biegunki mogą być bardzo groźne bakterie. Ale te biegunki, wbrew pozorom, to nie sprawiają nam aż takiego problemu diagnostycznego. Gorzej jest, jeżeli biegunka się przedłuża i trwa ponad 10 dni. Jakie są przyczyny biegunek? Otóż bardzo różne. Często są to po prostu bardzo szybkie jelita i zespół jelita nadwrażliwego. Czyli nasze jelito jest niespokojne, bardzo szybko stara się trawić pokarm, wydalić ten pokarm. Dodatkowo możemy mieć do czynienia z zapaleniami jelit. Takie choroby jak nieswoiste zapalenia jelit, które przebiegają z biegunkami śluzowymi, krwawymi, są bardzo niebezpieczne. Również biegunka przewlekła może być pierwszym objawem nowotworu. Musimy również pamiętać o biegunkach, które towarzyszą nadczynności tarczycy. Często jest to pierwszy jej objaw. Także, jeżeli mamy przewlekające się biegunki, koniecznie musimy się starać je zdiagnozować. Oczywiście sięgamy najpierw po środki, które są dostępne w aptekach. Ale proszę pamiętać, nie można nadużywać na przykład imodium czy innych preparatów. Musimy koniecznie się dowiedzieć, skąd się ta biegunka bierze. Aczkolwiek, w dzisiejszym cywilizowanym świecie, coraz częściej mamy do czynienia z osobami, które brzuchem reagują na wszelkiego rodzaju stresy. Więc stresy i emocje również wpływają na to, jak nasz przewód pokarmowy pracuje. Mamy taką oś mózg. I jelito. Nasze jelito jest naszym drugim mózgiem. Mamy tam bardzo dużo komórek nerwowych, które są rozproszone. Dlatego musimy o tym pamiętać, że biegunka u takich osób jest bardzo trudna do leczenia. Potrzebna nam jest tutaj i psychoterapia, jak również łagodne leki. Bardzo istotną rzeczą jest oczywiście zbadanie mikrobioty jelitowej, czyli jakie mamy bakterie, jakie mamy grzyby w przewodzie pokarmowym. Oznaczenie tego, czyli na przykład w badaniu Hyber Compact Pro daje nam bardzo dużo informacji. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej o tym, w jaki sposób możemy sobie poradzić z biegunkami w domu, proszę kliknąć link po prawej stronie. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami.